Dzień dobry, kochani. Z tej strony Ania Urbańska i nasz kanał o życiu, biznesie, biznesie i życiu, jak robić życie, biznes na własnych zasadach. I dzisiaj materiał z cyklu rozmowy z wyjątkowymi, interesującymi ludźmi, a moim gościem jest dzisiaj Dominika Zajączkowska. Cześć. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj temat bardzo interesujący, taki, który podczas i sesji coachingowych i szkoleń jest poruszany, często mnie pytacie i dlatego zaprosiłam dzisiaj Dominikę. Dominika jest ekspertem do spraw komunikacji i PR-u. Dominika pracowała m.in. dla Zary, pracowała dla Martini, dla Max Mary i też dla wielu projektów, które znacie ze świata publicznego. I ja bym chciała najpierw zrobić małą przepytywankę, zanim się rozkręcimy tutaj, żeby rozgrzać nasze mózgi. Mam do ciebie prośbę, żebyś... Mam nadzieję, że nie będzie matmy, fizy i chemii. Nie, sama biola, geografia i historia. Okej. Okay. Chciałabym cię poprosić, żebyś dokończyła kilka myśli, kilka zdań. Jak ty to czujesz? Możesz jednym słowem, możesz większą wypowiedź zrobić, ale to ma być twoje. Zatem, kiedy myślę biznes, myślę... Współpraca. Kiedy myślę marzenia, myślę... Cele. Kiedy myślę przywództwo, myślę... Dobry lider. Kiedy myślę wakacje, myślę... Morze, plaża i zwiedzanie. Cudnie. Kiedy myślę emerytura, myślę... O tym to nigdy nie myślę. Super. Kiedy myślę kryzys, myślę... O, kolejna lekcja, kolejna nauka. Kiedy myślę... Moje życie, myślę. Że jestem szczęśliwa. Kiedy myślę zdrowie, myślę. Że trochę trzeba o to powalczyć często i zadbać na innym często takim etapie niż myślimy, bo zdrowie jest nam po prostu, wydaje się, że jest dane i że to jest taka wartość, która po prostu powinna zawsze być. Ale bardzo często się okazuje, no, że jednak musimy o to zdrowie powalczyć, więc to jest taka ciężka wyprawa. O, tak bym to powiedział. Okej. Kiedy myślę pieniądze, myślę? Myślę pieniądze, to myślę, że fajnie je mieć i fajnie robić z nich dobry użytek. Pieniądze po to, żeby się rozwijać. Cudnie. I kiedy myślę wolność, myślę? Wolność to życie, wolność to wybór, tak myślę. Cudnie, cudnie. Kochana moja, ja bym chciała z tobą porozmawiać o słowie, które jakby w języku polskim jest, nie wiem dokładnie, jakby właściwie w języku polskim to powiedzieć, które mówi się, o którym się mówi PR, public relations i właściwie o co tutaj chodzi? Czym jest PR? Czym nie jest PR? Gdybyś troszeczkę nam tutaj wyjaśniła, z czym jest mylone, jakieś takie podłoże totalnie praktyczne tego słowa. No, to jest dosyć stary termin, to są relacje publiczne, generalnie na rozwój w ogóle PR-u uznaje się lata 70., ja myślę, że nawet wcześniej i wywodzi się ten termin w ogóle z takich nauk bardziej amerykańskich niż europejskich, bo tam właściwie ten PR był od zawsze, natomiast to tak naprawdę jest dbanie o wizerunek oraz o relacje z otoczeniem, tak bym to ujęła w takim skrócie, powiedziałabym, akademickim. Natomiast współcześnie to PR jest wszystkim i można powiedzieć niczym. To znaczy w czasach selfie, Instagrama, Facebooka, każdy, kto ma przynajmniej powyżej 100 followersów, uważa, że ma całkiem niezły PR, no bo ktoś to ogląda, ktoś klika, ktoś lajkuje, ktoś przegląda. Jesteśmy cały czas po prostu w takiej formule odtwarzania i bycia na żądanie, powiedziałabym. Więc ten PR bardzo się zmienił. Myślę od czasów Facebooka, a Instagrama to już zupełnie. Teraz mamy nową erę TikToka, która też pokazuje, że no, PR-ować się mogą dzieci 12-letnie, Trump i cała reszta. I tak na dobrą sprawę to jest właśnie takie główne pytanie w ogóle dla osób czy marek, które
próbują zaistnieć albo już istnieją od iluś lat, bo to, co ważne, to to, że w ogóle prowadzenie komunikacji i PR-u jest dla każdego tak samo trudne i tak samo jest to wyzwanie. Czy dla firm, które mają ogromne budżety, czy dla topowych marek, mówię tutaj o takich markach, które no naprawdę są bardzo na przykład ekskluzywne, typu nie wiem, Chanel, Louis Vuitton, chociaż Louis Vuitton nie jest uznawany za tak bardzo ekskluzywną markę, o tym później, to one się mierzą z takimi samymi problemami, pomimo wielkich budżetów, jak marki, które na przykład próbują, nie wiem, znaleźć się na nowym rynku, albo nie wiem, poszerzyć swój asortyment, albo w ogóle znaleźć się po prostu w jakiejś nowej czasoprzestrzeni często. Ale to jest kontrowersyjne, co mówię, ale zarówno jednej, jak i drugiej komunikacji potrzebny jest super pomysł. I w PR-ze też zawsze jest potrzebny super pomysł, to znaczy można wywalić niesamowite pieniądze na kampanię, na to, żeby po prostu no, być niby super widocznym, ale co z tego, jak to umrze zazwyczaj po 24 godzinach? Ja mówię, każdy billboard umiera po 24 godzinach, co jest oczywiście reklamą, ale każdy news umiera po 24 godzinach, więc tak naprawdę PR jest takim podsycaniem, nasycaniem wszystkiego, co robi dana marka. I to nie chodzi tylko o względy właśnie widoczności, to chodzi o relacje ze swoimi klientami, to chodzi o to, jak się zwracamy do ludzi na Instagramie, jak szybko odpisujemy, w jaki sposób mówimy w ogóle o swojej marce, jak mówimy o sobie, jak się prezentujemy, na ile to jest z nami tożsame, jak jesteśmy w tym autentyczni, czy możemy być w ogóle autentyczni, jak bardzo dużo jest takich marek, które wzrosło na marce osobistej, to znaczy były na przykład u projektantów polskich, to są osoby, które po prostu firmują swoją markę swoim nazwiskiem. To jest bardzo ciekawe, jak prywatne, osobiste, te, nie wiem, kryzysy tych osób wpływają na tą markę. No, to jest po prostu bardzo bliskie. W latach, kiedy żyła Gabrielle Chanel, no, też to miało związek, gdzie się pojawiła, z kim i jak to się przekładało na sprzedaż na przykład. Więc to są takie elementy, które jak ktoś powie, niezły masz PR, albo to jest, no on ma niezły PR, to ja zawsze się uśmiecham, bo ja mówię, a co to właściwie znaczy, że ma niezły PR? To zazwyczaj, jeżeli to jest osoba publiczna, to jest to ogromna praca wielu, wielu lat. Jakaś taka dbałość w ogóle o szczegóły, o to, żeby być zawsze online. To jest bardzo duży wysiłek. Nie wspomnę o tym, że to są ogromne koszty, więc jak o kimś mówimy, że ma niezły PR, albo że jest widoczny, albo że na przykład wyskakuje z lodówki, to jest taki termin, że ktoś wyskakuje z lodówki. Na przykład dwa lata temu było głośno właśnie o Julii Wieniawie, która co chwilę coś robiła, a tu projekt muzyczny, a tu zagrała w filmie i ktoś mówi, nie no już mam dosyć, ona po prostu z tej lodówki ciągle wyskakuje, no szkoda, że jeszcze tego nie reklamuje tego, ale nikt się nie zastanowił, że jak na młodą dziewczynę, to ona robi gigantyczną robotę, nie ma za sobą jakiegoś wielkiego sztabu ludzi, bo jej menadżerką jest jej mama i naprawdę no, kieruje tą swoją karierę w takim kierunku, w jakim chce. Mhm. I to jest fajne i uważam, że to jest clue dobrego PR-u. To znaczy, że robisz no tak trochę życie na swoich zasadach, tak jak ty to głosisz, czyli do nikogo się nie upodabniasz, jesteś marką samą w sobie, jesteś rozpoznawalna, bo właśnie jesteś tą i tą osobą, komunikujesz się w taki sposób, dajesz sobie prawo do tego, żeby się czasami zezłościć, żeby wyłączyć komentarze, żeby, nie wiem, zrobić coś kontrowersyjnego, co w Polsce na przykład jest świetne, bo Polska kocha kontrowersje. Niesamowite. To powiedz mi proszę, bo to już jakby z grubszego wiemy, czym jest PR, a czym na pewno PR nie jest. Jest wkładane do pewnych worków też działania PR-owe są. Działania PR-owe są bardzo często wkładane do takiej stricte reklamy. To znaczy bardzo często PR-owcy też się tym niestety zajmują, albo coś muszą kupić, żeby dostać coś.
To nie dzieje się tak po prostu bezgotówkowo, powiedziałabym. To zawsze jest oczywiście relacja oparta na relacji i na jakichś takich dobrych relacjach w określonym środowisku, w którym się pracuje, ale ja bym tego nie przeceniała, to znaczy no, po prostu ludzie zmieniają stanowiska, ludzie zmieniają media i to nie jest tak, że dzisiaj kogoś znamy, a jutro też mamy z tą osobą dobry kontakt. To jest takie bardzo chimeryczne w ogóle otoczenie i warto sobie z tego zdać sprawę. Najlepiej, myślę, nie łączyć PR-u tak bezpośrednio z reklamą, nie łączyć PR-u z takimi działaniami stricte, no, z takim marketingiem na przykład socialowym, czy skupowaniem, no nie wiem, z pozycjonowaniem, mówię tutaj o bardziej takich kwestiach IT, prawda? To jest zupełnie inna sprawa. W dobie teraz wzrastającego e-commerce'u, który zrobił taki duży skok, to znaczy w 2 lata zrobił skok o 7-8 lat, to w ogóle ze sprawą pandemii się wydarzyło, to muszę powiedzieć, że PR przeżywa ogromny kryzys. Taki PR w starym wydaniu. Bardzo ciężko jest odnaleźć się w nowym wydaniu, w takim digitalowym. To znaczy, no co tu zrobić? Głównie PR opiera się na relacjach z influencerami, których z racji tego, że jest pandemia i tego, że firmy bardzo mocno przeglądają to, co robią, czyli przeglądają budżety, to jest tych relacji i tych współprac mniej. Jest badana konwersja, czyli to, ile zainwestujemy w danego influencera i jak nam on coś sprzeda, po prostu. Są działania takie, które jasno pokazują, że dany kod, którym operuje influencer, który jest otrzymany od firmy, która z nim współpracuje, no ma przynieść określony zarobek. I to już trudno tak nazwać PR-em, bo to już są po prostu kampanie dla mnie sprzedażowe, ale jednak noszą takie znamiona PR-owych działań. Ale to poszło w tą stronę, czyli liczy się taki wynik, liczy się no fajnie, fajnie wizerunek wizerunkiem, fajnie być tu, fajnie być tam, no gdzieś tam moglibyśmy się pokazać, ale jednak ja uważam, że ważne jest takie holistyczne podejście, czyli jeżeli się formułuje całą strategię komunikacji, to tam musi być wizerunek, usługa czy produkt, czasami jest i usługa, i produkt, bo to chodzi o taką komplementarność do tego, kto z nami pracuje, kto z nami nie pracuje, jacy są tak zwani przyjaciele marki. To nie muszą być koniecznie influencerzy, ale ktoś, kto po prostu nam dobrze życzy, ktoś, kto z nami porozmawia, ktoś, kto, gdzie możemy się wymienić, może to być jakaś kwestia barterowa, ale może być to po prostu fajna relacja, albo czasami, ja mówię, czasami selfie na jednym przyjęciu, których teraz jest mało, ale to mogą być wakacje, albo to może być jakieś tam spotkanie, potrafi zrobić więcej niż droga kampania reklamowa, naprawdę, bo właśnie liczą się takie, może nie triki, bo nie nazwałabym tego trikiem, bo mam doświadczenie już 20-paroletnie i wiem, że triki są dobre na krótko, ale coś takiego spontanicznego jest bardzo pożądane w ogóle w PR-ze, czyli coś, co nie jest tak bardzo zagrane, ograne, coś, co wynika właśnie z relacji międzyludzkich, a nie do końca z takiego liczenia, przeliczania. No, no, jestem trochę taka przeciwna tym wszystkim takim kampaniom e-commerce'owym, które no, liczą na ten zwrot i to ma być od razu, a w ogóle nie patrzą na to, że na przykład zaangażowanie kogoś, czy zbliżenie się do kogoś, kto ma właśnie fajne wartości, albo nam odpowiada, jest taką osobą skrojoną dla nas, co może powodować właśnie długoletnią taką współpracę. Że ktoś się zacznie utożsamiać z nami, że po prostu ludzie zaczną go może pytać za miesiąc, za 2, za 3, słuchaj, a polecałeś coś takiego, a miałeś taką współpracę, to powiedz coś jeszcze o tym, bo zazwyczaj te referencje wracają, to jest taka ciekawa rzecz. I teraz
jeśli mamy to w taki mądry sposób zaplanowane, ale też dajemy sobie taką możliwość na spontaniczność i na taką po prostu ludzką relację, to to zawsze wyjdzie. Ale jeżeli to jest takie po prostu strict i to bardziej się opiera na takich kwestiach, że to ma zarobić i to jest po prostu reklama i z tej reklamy za 50 tysięcy ma być no 500 tysięcy, to oczywiście mogą sobie na to pozwolić duże firmy, ale też robią to inaczej. Robią zupełnie inaczej kampanie reklamowe, inaczej formułują tego swojego, tą personę, która ma kupić. Do tego są dobrane działania influencerskie i zazwyczaj to są bardzo często te same osoby, to znaczy takie, które właśnie stają się przyjaciółmi marki, które przychodzą na eventy, które wyjeżdżają z daną marką i wtedy to wszystko fajnie gra. To są takie działania po prostu na zasadzie mamy 500 000, to co teraz? Ale nieważne co jutro. A to się zdarza. Niesamowite. Ja mam do Ciebie takie pytanie, ponieważ dość dużo tutaj jakby się już przewinęło na temat tego, czym PR jest, czym PR nie jest. Ja mam spore wyzwanie, jeśli sama o sobie myślę, czy o mojej marce, czy o moich markach związanym właśnie z różnymi takimi działaniami w takim kontekście, że no, nie chcę wić się na TikToku przed ludźmi. Nie chcę na rolkach robić tak, jak to robią wszyscy. I z jednej strony no, jest to jakieś takie wyzwanie, z drugiej strony myślę sobie, okej, no jak inni chcą to robić, to jest w porządku, to jest teraz trend i to jest modne i tak dalej. Czy da się Twoim zdaniem budować rzeczywiście tą markę organizacji, firmy albo osobistą, bo też o takich wspomniałaś, zostając przy swoich jakby zasadach, wartościach, podejściu, czy jednak te trendy mają bardzo duże znaczenie, tak jak wspomniałaś teraz o erze TikToka, gdzie podobno jest to już wyszukiwarka dużo częściej otwierana niż googlowska, ten obszar TikToka, jakby nie chcę tutaj brnąć za bardzo, czy da się Twoim zdaniem dzisiaj naprawdę pozostać tak na maksa sobą i mieć rezultat? Trochę przewrotne to pytanie, ale chcę od Ciebie usłyszeć odpowiedź. Paradoksalne jest to, że osoby, które święcą największe triumfy na Instagramie, na TikToku, to są właśnie osoby, które robią to po swojemu. Na przykład od ponad, myślę, 13-14 lat jest taka influencerka modowa, nazywa się Chiara Ferrani. To jest Włoszka, która ma swoją markę też Chiara Ferrani. Pochodzi z Kremony, była studentką prawa, ale porzuciła to na rzecz mody. Pochodzi z bardzo fajnej rodziny, wcale nie biednej czy super zamożnej, takiej myślę dobrej, fajnej rodziny, bo tata jest chyba stomatologiem, mama jest pisarką. I ja mam czasami taką dziwną refleksję, jak wchodzę na te konta, bo, na jej konto, bo tam jest wszystko. Tam są te dzieci i ona w bieliźnie, i ona z mężem, i ona, która robi pizzę, i ona, która się kłóci z kimś tam. I ona ma 25 milionów followersów. I stała się prekursorką dla wielu również polskich blogerek, myślę, że tak 5, 6, 7 lat temu, naprawdę widziałam w co drugiej kopię tego, co robi Chiara Ferrani. Natomiast tam nie ma specjalnej obróbki zdjęć, która no jakby, jak już chcesz być profesjonalna, to to powinno wjechać. Nie ma jakichś takich specjalnych, takiego mizdrzenia się. Maluje się dosyć tak naturalnie, ale czasami tak aż dziwnie. Działa na zasadzie być może pewnej kontrowersji, ale myślę, że takie jest jej życie. I no 25 milionów mówi samo za siebie, że ktoś tam po prostu widzi w niej tą dziewczynę, która nie wiem, porzuciła to prawo, zajmuje się tą modą, ma tą markę. Jedni mówią, że to jest kicz, inni mówią, że to jest taka typowa włoska historia. No nie jest Amerykanką, nie jest Kim Kardashian, ale realizuje po prostu siebie i ma taki swój plan dla siebie. I to jest kluczowe. To znaczy, jak chcesz być w tych mediach, to gdzie chcesz tam być?
co chcesz tam zrobić, jakie jest twoje dlaczego, jaka jest twoja misja, co ty chcesz tam robić. Bardzo często ludzie mówią, nie, tego jest już tyle, ja już jestem zmęczona tym Instagramem, po co mi tam? Ja mówię, no dobrze, ale czemu o tym rozmawiamy? No bo wiesz, fajnie by było mieć to konto. Ja mówię, no ale masz takie konto, to taki pamiętnik z wakacji, to fajne jest. No tak, ale wiesz, tam koleżanka to tam uczy angielskiego, no i ona ma takie zasięgi i tak dalej. Ja mówię, a ty co chciałabyś robić? No nie wiem. Ja mówię, no to przyjdź, jak będziesz wiedzieć. Bo to jest ważne. Można przecież tyle rzeczy zmienić. To nie musi być na stałe. Tacy bardzo chcą być skrojeni na tu i teraz, że to takie ma być już idealne i zostać z nami 100 lat. No nie. Przecież się zmieniamy, przecież nasze role życiowe się zmieniają, przecież jesteśmy inni, jeśli mówimy tutaj o takiej marce osobistej, prawda? Przecież biznes się zmienia, przecież to, co się dzieje od 2 lat, to jakby ktoś 3 lata temu mi o tym powiedział, to bym powiedziała, że no wypił coś słabego albo zbyt mocnego. Więc to wszystko się zmienia, więc dajmy sobie szansę, żebyśmy się też zmieniali. Drugą taką postacią, która robi bardzo wiele rzeczy na swoich zasadach, a jest ikoną, można powiedzieć, popkultury, jest Jennifer Lopez. Babka, która jest po 50, która super wygląda, nie tłumaczy się, dlaczego super wygląda, po prostu super wygląda. Co lepiej, ze swoich deficytów, powiedziałabym, zrobiła największe atuty, bo no, ma taką budowę, wiadomo, pięknej Hiszpanki, no, ona jest chyba Meksykanką, nie wiem, ale no, jest latynoską, w związku z tym to nie jest budowa Szwedki szczupłej, ale zrobiła z tego atut, po prostu absolutnie to podkreśla, nie wstydzi się tego, no i jest najbardziej w sumie pożądaną kobietą świata. Oczywiście, że czerpie z tych trendów. Ale co ciekawe, bo ostatnio wypuściła film, który wyreżyserowała, zagrała rolę główną, to wyszło niedawno, był w walentynki, Wyjdź za mnie, Marry Me, sama to wyprodukowała i było to dla mnie ciekawe, że ona właśnie w czasie takiego największego kryzysu, jaki teraz jest na świecie, można powiedzieć, bo to jest coś niespotykanego, tego nigdy wcześniej nie przeżyliśmy na taką skalę, zrobiła najwięcej. To znaczy wypuściła swoją linię kosmetyków, bardzo dobrą. No, ułożyła powiedzmy swoje życie jakieś tam prywatne. Jest na topie absolutnie. To znaczy gdzie się nie pojawia, no to po prostu jest gwiazdą number one. A do tego zrobiła film, który no, bije teraz rekordy w Stanach, jeśli chodzi o oglądalność. Więc no, wykorzystała moment. I to jest właśnie to, że ona cały czas próbuje. To znaczy, chciałaby coś tu, no to robię to. Oczywiście wszyscy mogą powiedzieć, no tak, no ona ma zasoby, jest w ogóle w przemyśle od 20-30 lat. No tak, ale kiedyś zaczynała. Kiedyś też chodziła na castingi, kiedyś też ktoś ją tam wywalił z jakiegoś miejsca, bo powiedział, że się nie nadaje i nie wiem, jest zbyt okrągła tu i tam. A ona uczyniła z tego atut, więc moim zdaniem miejsce w ogóle jest dla każdego. Ten tort jest absolutnie dalej do podziału. Każdy może mieć fajny rodzaj komunikacji, tylko nie może być kimś innym niż jest, bo to wychodzi bardzo szybko. To znaczy, można być osobą różnorodną, ciekawą, pełną emocji, pełną różnych kolorów, ale nie można udawać kogoś innego. To znaczy, na kogoś tak bardzo się, znaczy wzorować się kimś tak bardzo, albo przyjmować dokładnie taki sam trend. I tu bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o takie względy wizualne. Jest taka fala, powiedziałabym, podobnych fryzur, już nie wspomnę o podobnych takich wizerunkach, 1:1. Jeśli to jest jeszcze inspiracja taką tak zwaną zagranicą, to w porządku. Ale jeśli to jest tak już na polskim poletku, to gwiazdy mają przekichane, bo to zaraz wyjdzie. Więc tutaj to jest właśnie to, co lepiej po prostu bardziej, lepiej wyglądać dobrze w czymś, czy się dobrze wygląda, niż być bardzo trendy. Bo nie każdemu dany trend pasuje i trendy są po to, żeby nakręcać na przykład sprzedaż, żeby często to, co jest w magazynie sprzed paru lat, można było wrzucić znowu do życia.
to jest, nie powiem o pewnej marce, ale był taki 6-7 lat temu, był taki kolor takiego fioletu wchodzącego w purpurę i pewna bardzo droga marka wypuściła to, to kompletnie się nie sprzedało. I w następnym roku wypuścili to w innej marce, to już się sprzedało. A dlaczego? No bo rok wcześniej się to nie przyjęło, bo to było kontrowersyjne na tyle, że nikt w ogóle się do tego nie przyzwyczaił, ale już to się opatrzyło w jednym roku, a w następnym można było to no już jakoś przyjąć i kupić. Więc to jest też ważne, żeby ludziom dać taki czas na to, żeby no się przyzwyczaili do nas, żeby nas może niekoniecznie polubili. Nie trzeba sprawdzać tam tych wszystkich lajków i tych follow czy unfollow, bo wtedy można oszaleć. Trzeba robić swoje i przy okazji włączyć sobie te media, wrzucać tam jakieś rzeczy, żeby to ładnie wyglądało. Można poprosić kogoś, są aplikacje do tego, żeby sobie te feedy wszystkie układać, żeby zobaczyć, jak jedno zdjęcie koresponduje z drugim. No i ustalić sobie najlepiej, ile to nam zajmuje czasu, jeśli chodzi o taki start. Bo jeśli to ma zajmować więcej niż 2-3 godziny dziennie, no to to już nie jest fajne. A niektórym, pamiętam kiedyś, jak Ewa Chodakowska powiedziała, że ona jest w social mediach 8-9 godzin dziennie. No i to jest ta cena, no jakby za ten sukces, to jest jej praca. Bo rzeczywiście ona miała taką żmudną pracę zdobywania też tych followersów, to troszkę były inne czasy, ona nie uruchamiała żadnych kampanii, nie robiła żadnych jakichś takich wzajemnych polecajek, typu żeby jakaś celebrytka ją poleciła, tylko rzeczywiście taką metodą docierania do tych swoich fanów przez 8-9 godzin dziennie. Więc to jest taka cena, o której nie wiemy. Później patrzymy na kogoś, że fajnie jeździ nowym Ferrari, o, jest teraz gwiazdą. No tak, ale przez 8-9 lat, czy 10 nawet, pracowała na to. Jak lubi Ferrari, to super. Dokładnie. I z tego, co mówisz, jeśli dobrze Ciebie rozumiem, to jakby budowanie marki to maraton, nie sprint. To długi proces, to proces, który trwa, chociażby o tej marce, o której mówiłaś, o kolorystyce. To sama kwestia tego, że coś się nie przyjęło w jednym sezonie, w drugim stało się czymś, co jest atrakcyjne. Czyli my też potrzebujemy czasu, żeby się przyzwyczaić, zaufać, uwierzyć. Ale też nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ludzie dzisiaj bardzo często, widząc budowanie różnych marek, mówią sprawdzam. I pozwalają sobie na to sprawdzam na przeróżne sposoby. A to zaczepiają markę w kontekście na przykład tego, że im się coś nie podoba i komentują jakimś takim komentarzem, który jest nie okej, tak? I przyglądają się, jak marka odpowiada. Albo piszą prywatną wiadomość i są ciekawi, czy marka odpowie. Albo spotykają tą daną markę, daną osobę na żywo i też mówią sprawdzam, kurczę, czy ty jesteś taką samą, jak tam w tych mediach społecznościowych. Obserwujesz taki trend, że rzeczywiście ludzie chcą już w tej chwili wiedzieć, czy to, co widzą na ekranie komputera, jest spójne z tym, co się dzieje rzeczywiście z tą osobą na żywo? Myślę tak, no, bo jeżeli funkcjonujemy jako marka, osoba znana, celebryta w mediach społecznościowych, to skracamy dystans. To nie jest publikacja w Twoim imperium, czy Czas Nadziei, czy Party, Flash i tak dalej, gdzie jednak to jest jakiś rodzaj ekranu, który nas oddziela od odbiorców. No przez to, że jesteś na tym Instagramie i ja Cię lajkuję, to ja jestem Twoją koleżanką. Od razu. Jeśli nie piszesz postów, drodzy Państwo, bo są też takie osoby, które przyjmują taką formalną, taki formalny dystans, które przyjmują rezerwę, no to, to ja wtedy już nie podejdę do tej osoby, chyba że powiem, droga Pani, mam taki pomysł, albo chciałabym z Panią zdjęcie, ale też nie będzie, słuchaj, to zróbmy sobie focie, prawda? Ale jeśli ktoś do mnie pisze, kochani, drodzy, albo hejka, bo tak się zaczynają niektóre posty, no to ja się czuję zaproszona po prostu do takiej relacji. W związku z tym ja tego nie robię, ale jestem czasami świadkiem różnych takich sytuacji, że ktoś do kogoś podchodzi i na przykład ludzie są oburzeni, że ta osoba
na przykład nie może sobie teraz zrobić zdjęcia, no bo nie wiem, jest w galerii handlowej albo ma swój event jakiś i jest zobligowana czasem i za chwilę się wydarza po prostu na pudelku czy na plotku fala hejtu. No ale przecież ta osoba się z tobą nie umówiła na to zdjęcie, w związku z tym no, to jest taka normalna relacja, nie zawsze na imprezie urodzinowej, rodzinnej się to udaje po prostu, bo każdy ma swoje dzieci. Ludzie są tak bezwzględnie pozbawieni takiego, takiej jednak formalnej części, że tak samo jak biedni są ci wszyscy aktorzy, już teraz nie, ale byli aktorzy z tych wszystkich seriali pod tytułem M jak miłość, Barwy szczęścia, kiedy ich role są mylone z nimi samymi. I to jest troszkę tak samo na Instagramie i na Facebooku, to znaczy my myślimy, że to jest nasza koleżanka, bo my ją oglądamy codziennie na naszym kontencie, ona się wyświetla, bo jest w naszych obserwowanych. No fajnie, no ale musimy wiedzieć, że to tak nie do końca nasza koleżanka. Więc jest takie sprawdzenie. Moim zdaniem taka rada dla wszystkich, że trzeba być zawsze uprzejmym. To prawda. Trzeba zawsze w sumie zrobić to zdjęcie. Zawsze trzeba mieć ze sobą, jak się źle wygląda, to trzeba mieć okulary i szminkę i trzeba szybko się poprawić. Bo ludzie tego po prostu oczekują, no dają ci ten swój głos. To są wieczne wybory. Po prostu masz ten głos tej osoby. Te wszystkie głosy, czasami to jest 1,5 miliona, czasami to jest te 25 milionów i to jest twoja publiczność. Także no, trzeba mieć tego świadomość. To nie chodzi o to, że nie istniejesz bez tej publiczności, bo istniejesz, bo zanim był ten Instagram, to też te osoby istniały w inny sposób. Ale jednak no, trzeba się bardzo liczyć z tym, więc ludzie bardzo często sprawdzają albo taki z trudem i tak bardzo mało życzliwie podchodzą też do tych takich celebryckich marek, to znaczy jak ktoś wypuszcza swoją markę, albo na przykład to są kosmetyki, czy to jest bielizna, czy to jest coś tam, to natychmiast to kupują i zamiast pogratulować, że ktoś po prostu wykonał taką morderczą pracę, bo zazwyczaj to jest bardzo trudne, żeby w ogóle w Polsce coś wypuścić, to się zaczyna, że szwy są nie takie, że kolory obłędnie niedobre, że w ogóle ta szminka nie maluje. No nie maluje ta szminka, inne malują, ta nie maluje. Także to trzeba się z tym po prostu mierzyć, no ale to jest tak jak coś próbujemy zrobić, no to wiemy, że mamy garstkę sprzymierzeńców, i całą watachę ludzi, którzy no, czekają na to potknięcie, bo są biedni, sfrustrowani, nieszczęśliwi. No i trudno. I też z tego trzeba wybrnąć, bo jeżeli to się zdarza po prostu największym, mało tego, takie sprawdzam, to jest też sprawdzanie społeczności marki. To jest świetne badanie. Normalnie trzeba wydać na to kupę pieniędzy. Trzeba robić próby, no, trzeba robić dotarcie, trzeba robić fokusy, no trzeba wygrać parę set tysięcy, a tu nie trzeba. Tu jak gdyby to trzeba wykorzystać właśnie w mediach społecznościowych, że tu jest odpowiedź natychmiast. Wrzucasz fotę, ja na przykład jestem bardzo zła, że odchodzą te wszystkie lajki, dlatego że oczywiście to jest algorytm, jak pierwsze parę zdjęć było, były to zdjęcia twojej twarzy, to algorytm to sczytał w taki, a nie inny sposób. Natomiast no to dotarcie i ta reakcja jest bardzo ważna, no bo w sumie robimy coś dla siebie, ale jeśli to jest produkt czy usługa, to robimy to dla ludzi. W związku z tym musimy wiedzieć, czy to jest w ogóle im potrzebne, to jest takie badanie rynku, czy to lubią, a jak tego nie lubią, to co by wzięli zamiast, co by polubili i to jest super, uważam. Więc jak najbardziej tak. Okej. Okay. To jakby reasumując to wszystko, co powiedziałyśmy, już wiemy na pewno, że warto wiedzieć, czy to będzie marka osobista, czy nie do końca, czy to będzie marka biznesowa, bo nasze nazwisko i to wszystko, co się może zadziać, będzie miało na to wszystko wpływ, prawda? Też, że marka musi być pod
podsycana, nasycana, tak? Czyli robimy to dla ludzi też, skoro pokazujemy, no nie dla siebie, chociaż część z nas karmi swoje egusio, no bo bywa nie na żartę, więc tam od czasu do czasu karmimy i każdy z nas lubi dostać fajną informację, tak? Mogę powiedzieć o sobie, fajnie wyglądasz, super, no niemożliwe, że ty masz 50 lat, Ania, tak? Wow! I to jest to, co też daje nam bycie w mediach. Tak, jak Jennifer Lopez, tak jest, tylko muszę sobie fajniejsze uda zrobić, bo ona ma piękne, a ja mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ale spoko, jeszcze chwila i będą idealne. A więc ty miej swoje uda. Ja będę miała swoje, dokładnie, i też są dobre. Wspomniałaś o erze TikToka, wspominałaś o holistycznym podejściu, wspominałaś o tym, że warto mieć przyjaciół marki. Bardzo dużo tutaj niesamowitej wiedzy. Mówiłaś też, że kontrowersja jest też takim elementem, który gdzieś tam przykuwa. Gdybyśmy miały podsumować i wyobraźmy sobie, że ktoś wchodzi na rynek biznesu z fajnym produktem, z fajną usługą, ma pomysł, do tej pory kompletnie nie istniał, nie było go w mediach społecznościowych i chce ruszyć z miejsca. Dominiko, dwie, trzy wskazówki, rekomendacje, jako osoba, która ma mega doświadczenie w materii, co zrobić, od czego zacząć? No jeśli to jest taki produkt zamyślę, albo to już jest wyprodukowane, no nie wiem, jest to na przykład krem, bo jakby, o, no nie bez kozery o tym mówię, bo rynek pielęgnacji bardzo poszedł do góry, jeśli chodzi o pandemię, więcej kupujemy kremów, balsamów, aniżeli kosmetyków kolorowych, więc mamy taki krem. No to teraz pięknie pachnie, jest organiczny, wegański i teraz dla kogo? No to szukamy. To znaczy, ustalamy sobie, zazwyczaj osoba, która to kreuje, chce, aby to był produkt, którego ona też użyje. To znaczy taki, bo ona sama szukała. To jest pierwsze w ogóle primo. Chyba, że ktoś jest takim naprawdę wziętym biznesmenem czy biznesmenką, bizneswoman, przepraszam, to zaraz tutaj dostanę po łbie, że nie używam kobiecych form. No to wtedy może robić i kreować pewnie produkty dla innych grup, dla innych takich grup docelowych. I co wiadomo, że żadna marka na samym początku nie ma wielkiego budżetu, jeśli to się stworzyło często w takich warunkach po prostu jednoosobowych albo jest to mała spółka. To szukam przyjaciół. To znaczy, zawsze 6-7 kroków i jestem tam, gdzie trzeba. To znaczy, wystarczy 6-7 osób, żeby dojść do momentu, gdzie celuję, ale muszę mieć ten cel. I na przykład ja pracując dla różnych firm, zawsze gdzieś tam miałam taką listę osób, z którymi chciałabym przy tym projekcie pracować. To znaczy, że czułam, że one są na przykład skrojone dla tej marki. Byłam w stanie utożsamić te osoby, miały coś w sobie. Tak na przykład było z marką Martini, gdzie miałam taki innowacyjny pomysł, żeby mieć fajną grupę wspierających influencerów i to już mówiło się, że jest to rodzina Martini. To było w pewnym momencie 10 osób, które tak bardzo się utożsamiały z tą marką, że do dzisiaj, kiedy już nie ma tej kampanii, wiem od nich, że piszą do nich ich followersi na zasadzie do Dawida Wolińskiego. Panie Dawidzie, czy pije pan dalej Martini? Albo czemu pan nie nosi czapeczki Martini? Na przykład, to był super projekt. To wtedy oznacza, że to po prostu zażarło. To się podobało. W związku z tym poszukałabym grupy osób. Najpierw bym oczywiście zrobiła takie badanie wśród swoich znajomych, dałabym do przetestowania, do tego nawet, żeby oni jako mikroinfluencerzy, nawet jak mają 10, 20, 30 followersów, żeby sobie coś wrzucili, zrobiłabym fajną wysyłkę kreatywną. Oczywiście, no, nie mając na przykład funduszy na jakąś współpracę, dogadałabym się barterowo z niektórymi osobami i poszerzałabym ten zasięg, bo to jest jakby kluczowe i ważne, że poszerzasz po prostu zasięg.
A potem docierałabym do różnych mediów, bo niektórzy mówią, że media drukowane to jest przeżytek i tak dalej. Tak, być może, ale to nam daje takie mięso do kontentu, czyli zawsze fajna publikacja się obroni. Na przykład w Wielkiej Brytanii ostatnio miałam taką dyskusję. Jest dla mnie niesamowite to, jak oni bronią po prostu gazety drukowane. Tam nadal te nakłady nieznacznie spadły. Ale dlaczego tak się dzieje? Jest oczywiście duże takie przyzwyczajenie do tego, do tej wizyty do kiosku, że muszę sobie kupić. Jest oczywiście masa drukowców, ale na przykład Vogue brytyjski co chwilę zaskakuje pięknymi okładkami. To jest po prostu majstersztyk i to jest ogromna przyjemność mieć w rękach taką gazetę, czytać ją, przeglądać. Więc myślę, że to byłoby clue w Polsce, że gdyby te gazety były na bardzo wysokim poziomie i reprezentowały taki wysoki standard, to czytelnictwo prasy drukowanej byłoby wyższe. Także następnym krokiem byłyby media. Następnym krokiem by była jakaś taka właśnie współpraca, może już płatna albo barterowa z kimś znanym. I tak małymi kroczkami myślę, że w rok można super wykreować markę. Naprawdę. Oczywiście trzeba cały czas obracać tymi wartościami danego produktu, danej usługi, że to jest unikalne, że to jest dla ciebie dobre, że to powstało z myślą o tym i o tamtym, że to są takie składniki na przykład w przypadku kremu, że to da to, to i to. Bo ludzie kupując cokolwiek muszą spełnić tą obietnicę daną sobie albo ty ich spełniasz tą obietnicę. Pięknie. Czyli dajmy ludziom to, co obiecujemy, tak? A nawet jeszcze więcej, takie podsumowanie. To jest bardzo trudne, ale tak. To jest taki punkt wyjścia, czyli jeżeli, no na pewno ty się ze mną zgodzisz, że tutaj w tym świecie takim rozwoju osobistego, coachingu i tak dalej, jest wiele wybitnych osób, ale jest też sporo osób takich po prostu naciąganych, mówiąc wprost, to znaczy jest wykreowana jakaś taka postać, jest wizerunek, ale później jak przychodzi do zrobienia warsztatu albo szkolenia, no to po pół godzinie już nie ma o czym mówić, prawda? No bo brakuje tego wsadu, tego mięsa i tego, po co ci ludzie przyszli. I to na przykład jest okropne, ponieważ to psuje cały rynek. To nie psuje tylko po prostu usługi tej danej osoby, tylko potem jest opcja pod tytułem nie, te szkolenia, to w ogóle to jest strata czasu i pieniędzy. Tak. Ten coaching to jest w ogóle... Tak, zdelegalizować. Tak, tak. Zdelegalizować. A bo właśnie ktoś o to nie zadbał, bo ktoś po prostu pojechał dobrym, krótkotrwałym PR-em, a potem no niestety nic z tego. Dokładnie tak. Zatem, kochani, warto budować z tego, co słyszymy, swoją markę. Można to robić zgodnie ze sobą, autentycznie, na swoich zasadach. Mnóstwo ciekawych informacji dla mnie również. Bardzo Ci dziękuję, Dominiko, za przypomnienie tego, co ważne, co istotne. Naszym gościem była dzisiaj Dominika Zajączkowska. Dominika jest ekspertem w komunikacji i PR-ze. Tutaj poniżej w materiale możecie sobie znaleźć miejsce, gdzie możecie skorzystać z jej doświadczenia, z tego wszystkiego, czym się zajmuje, co robi. Ja też niejednokrotnie już korzystałam, więc wiem, że warto. I Tobie bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodziłaś się być naszym gościem. Bardzo dziękuję, to była wielka przyjemność, bo zawsze lubię z Tobą, Ani, rozmawiać i cieszę się, że mogłam być Twoim gościem. Cudownie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.